Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który stanowi obawę prawdopodobnie każdej przyszłej oper i prawdopodobnie każdej obecnej oper. Mianowicie jest to homesick. Porozmawiamy o wszystkim, co związane z tęsknotą za domem. A więc, jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, zostań z nami. Jak na pewno świetnie wiecie, każdy przeżywa wszystko w zupełnie inny sposób. I to wszystko, co Wam dzisiaj powiem, jest moim osobistym doświadczeniem. Powiem Wam, jak ja to przeżywałam, jak u mnie to wyglądało. A więc zacznijmy może od tego, kiedy ten homesick się pojawia, w jakich sytuacjach najczęściej można go odczuć. Dla mnie najgorszy moment to były takie, kiedy były jakieś rodzinne imprezy, gdzie spotykałaś cała rodzina i byli tam wszyscy, tylko nie ja. Kiedy było jakieś duże wydarzenie rodzinne, takie jak narodziny nowego dziecka, czy ślub, czy cokolwiek takiego. Ciężko jest też bardzo w czasie świąt. Drugim rodzajem sytuacji są momenty, kiedy po prostu czujemy się źle. Czy jesteśmy chorzy, czy mamy gorszy dzień w pracy i po prostu wszystko jest nie tak. Wydaje mi się, że naturalne jest to, że w momentach, kiedy czujemy się źle, czegoś nam brakuje, czegoś nam potrzeba, to pragniemy, żeby wokół nas byli nasi najbliżsi, przy których czujemy się w 100% komfortowo. I łatwiej jest nam dojść do siebie. U mnie homesick pojawiał się właśnie w takich momentach. Najczęściej go odczuwałam na samym początku, kiedy nie czułam się tu komfortowo, kiedy nie potrafiłam się zrelaksować, to myślałam tylko o tym, żeby wrócić do domu, bo po prostu potrzebowałam wrócić do swojej strefy komfortu. Z czasem ten homesick zupełnie ustąpił. Teraz już bardziej jestem skupiona na tym, żeby korzystać jak najbardziej z tego, co mam tutaj, bo wkrótce wrócę do domu. Więc najbardziej nasilony homesick odczuwałam w pierwszej połowie roku i pojawiał się on od czasu do czasu, kiedy miałam gorszy dzień z dziećmi, kiedy cokolwiek poszło nie tak, kiedy po prostu czułam się źle, miałam gorszy humor lub po prostu byłam chora. No i teraz pojawia się pytanie, jak sobie z tym radzić, jak nie dać się całkowicie obezwładnić przez homesick. Oczywiście to, co robiłam automatycznie, to było łapanie za telefon i dzwonienie do mamy i płakanie: mamo, ja chcę do domu, ja już nie chcę tu być, kupuję bilet, wracam, w ogóle nie ma opcji, żeby to było lepiej, wszystko jest najgorzej i ja muszę wrócić do domu. Siebie nakręcałam, moją mamę nakręcała, moja mama się strasznie stresowała, myślała, że nie wiadomo, jaka krzywda mi się dzieje i generalnie tylko pogarszałam sytuację. Wydaje mi się, że najlepszą drogą do rozwiązywania swoich emocjonalnych rozterek związanych z homesickiem jest to, żeby po prostu przecierpieć swoje, potem porozmawiać z koleżanką, najlepiej au pair, która przechodzi przez podobne sytuacje i najlepiej nas rozumie. I to zawsze pozwalało mi stanąć na nogi z powrotem. Po prostu pisałam do swojej koleżanki, mówiłam, że się źle czuję, że mam homesick i że chyba już nie dam rady. No i zwykle miałyśmy takie szczęście, że schodziło nam się to w tym samym czasie, więc obydwie sobie narzekałyśmy. Wyrzucałyśmy z siebie wszystko, co w nas się działo, po prostu obydwie mogłyśmy się wygadać, napłakać się, nażalić i potem odbić się od dna. Uważam, że kluczem do radzenia sobie z tęsknotą za domem jest po prostu zrozumienie, że jest to stan zupełnie normalny i nic nie jest z nami nie tak i każdy przez to przychodzi. I pozwólmy sobie na te gorsze dni, pozwólmy sobie popłakać, pozwólmy sobie ponarzekać. Najlepszą drogą na to, żeby ruszyć do przodu i zostawić to, co złe za sobą, jest to, żeby to konkretnie przetrawić. Nie wypierać siebie, nie dusić w sobie. Oczyścimy się emocjonalnie i będziemy mogły ze świeżym umysłem ruszyć do przodu. Co więcej, po roku tutaj zaczęłam dostrzegać zalety tych złych stanów psychicznych, tych dołków emocjonalnych i uważam, że po roku, kiedy musiałam sobie ze wszystkim sama radzić, musiałam sama szukać jakichś rozwiązań i sobie pomagać i nie było mamy, która mnie głaskała po głowie, stałam się o wiele silniejszą psychicznie osobą. Wiem, że jestem w stanie udźwignąć więcej, wiem, że jestem dużo bardziej niezależna. To jest ogromny plus. Oprócz tego, że oper była dla mnie niesamowitą przygodą, zwiedziłam wspaniałe miejsca, poznałam wspaniałych ludzi, nauczyłam się języka, poznałam różne kultury, które zupełnie poszerzyły moje horyzonty, to przez to, że musiałam przejść przez te gorsze momenty, czy homesick, czy problemy z dziećmi, czy problemy na lotniskach, cokolwiek, byłam zdana sama na siebie, musiałam sama przez wszystko przejść i teraz jestem o wiele dojrzalszą, silniejszą osobą. A więc homesick to w ogóle nie jest aspekt, którego należy się bać. Warto pamiętać, że nie opuszczamy swoich bliskich na zawsze,
że pewnego dnia do nich wrócimy, czy po roku z kawałkiem, czy po 2 latach, wrócimy do nich. I na pewno to nie było nasze rozstanie na zawsze, a więc nie warto skupiać się na tym, kiedy mamy tyle możliwości. A więc korzystajcie z tych pozytywnych dni jak najbardziej możecie, ale dajcie też sobie czas na te gorsze dni, kiedy możecie naładować baterię i znowu podbijać świat. Mam nadzieję, że poruszyłam każdy aspekt związany z homesickiem. Jeżeli jest coś, co pominęłam, jest coś, o czym zapomniałam, to dajcie mi znać albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, przesyłam Wam pozytywną energię i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mua!